mamy 31 stycznia 2021 roku. Małgorzata Nastrożna, zapraszam na OAZA NEWS. Wraz z nastąpieniem stycznia rozpoczął się nowy rok kalendarzowy 2021. O planach naszej wspólnoty na ten rok opowie diecezjalny moderator do spraw młodzieży ksiądz Andrzej Lojtek. Początek nowego roku jest związany zawsze z planami, które są na następny rok i w związku z tym, że nadal jest epidemia, to wszystko jest pod znakiem zapytania. Jednak w naszych głowach, sercach i marzeniach jest to, żeby od 30 kwietnia do 3 maja zorganizować Szkołę Uczniów Chrystusa, na którą serdecznie już zapraszamy. Jeżeli będzie też taka możliwość, zorganizujemy oazę modlitwy, będziemy o tym informowali na bieżąco. A gdy chodzi o wakacje, to od 26 czerwca do 2 lipca przed wszystkimi turnusami odbędzie się Oaza Dzieci Bożych dla klas od 1 do 3. W pierwszym turnusie planujemy Oazę Dzieci Bożych od 4 do 6 klasy, Oazę Nowej Drogi 3 stopnia, Oazę Nowego Życia 1 stopnia, Oazę Nowego Życia 2 stopnia i Oazę Nowego Życia 1 stopnia dla studentów. W drugim turnusie Oaza Nowej Drogi 1 i 2 stopnia oraz Oaza Nowego Życia 1 stopnia. Natomiast w trzecim turnusie planujemy Oazę Dzieci Bożych dla klas 4-6, Oazy Nowego Życia 3 stopnia w Rzymie. I jeszcze planowany jest w połowie trzeciego turnusu Oaza Dzieci Bożych od klasy 1 do klasy 3. I gorąca prośba o modlitwę. O modlitwę za to, żeby te oazy, które są w naszych sercach, marzeniach, głowach, myślach, żeby one mogły się odbyć i żeby to właśnie było na większą chwałę Bożą. W sobotę, 16 stycznia, w wieku 29 lat zmarł po ciężkiej chorobie ksiądz Dominik Ambrosiewicz, kapłan pochodzący z rodziny mocno związanej z domowym kościołem i wikariusz w parafii św. Andrzeja Baboli w Gdyni. Mimo zdiagnozowanego latem ubiegłego roku nowotworu, przez cały czas choroby nie opuszczał go optymizm i pełne zaufanie wobec Pana Boga. Zmarłego wspomina jego przyjaciel, ksiądz Dawid Kijewski. Księdza Dominika poznałem w 2011 roku, kiedy przekroczyliśmy wspólnie bramę seminaryjną. I na początku z Dominikiem się nie polubiliśmy. Był naszym doktorem, czyli przewodniczącym naszego roku. I trochę mieliśmy do niego za złe, że się rządzi. Natomiast w trakcie, kiedy dał się poznać, to zaprzyjaźniliśmy się i to nawet bardzo. Wspólnie połączyła nas miłość do Pana Boga, do drugiego człowieka, do Kościoła, ale także łączyły nas bardziej przyziemne sprawy. Lubiliśmy oglądać filmy, grać w planszówki, chodzić po górach i właśnie nieraz razem wyjeżdżaliśmy. Była taka sytuacja, że wyszliśmy na Rysy, wchodziliśmy polską stroną, schodziliśmy słowacką i właśnie spóźniliśmy się na ostatni autobus do Polski, właśnie ze Starego Smokowca, i udało nam się w ostatniej chwili, ostatni samochód z polską rejestracją i zabrać się właśnie na stopa do Zakopanego. Więc człowiek wielkiej pasji, wielkiej miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka. Tak zapamiętam Dominika i mam nadzieję, że właśnie z przyjacielem spotkamy się razem w niebie. W ubiegłym miesiącu w ramach formacji dla animatorów odbyło się CWDD, o którym więcej opowie Zuzanna Kulas z diakonii formacji diakonii. Na ostatnich comiesięcznych warsztatach dla duszy, które odbyły się w styczniu, spotkaliśmy się na wspólnej Eucharystii, po której było krótkie spotkanie w temacie namiotu spotkania. Mówiliśmy o wierności i tej metodzie modlitwy w codzienności. Natomiast w lutym odbędą się dwa wydarzenia skierowane do animatorów. Comiesięczne warsztaty dla duszy oraz Szkoła Animatora. Zapraszamy 26-27 lutego na oba wydarzenia. W piątek spotkamy się na żywo na comiesięcznych warsztatach dla duszy, które będą połączone z pierwszym dniem Szkoły Animatora. Spotkamy się w parafii Chrystusa Króla w Małym Kacku w Gdyni. O godzinie 18 odbędą się spotkania w grupach formacji permanentnej. Zapraszamy wszystkich animatorów, którzy poszukują własnej formacji indywidualnej, a są po oazie nowego życia trzeciego stopnia. Natomiast na godzinę 19 zapraszamy już wszystkich na warsztat modlitwy oraz konferencję, co można zmienić w oazie. W sobotę odbędzie się już szkoła animatora w formie online, na którą zapraszamy wszystkich uczestniczących w wcześniejszych wydarzeniach oraz chętnych na tą formę spotkania. Zapraszamy! Serdecznie zapraszamy wszystkich animatorów na CWDD, które odbędzie się w lutym, a także prosimy o modlitwę, o powodzenie w kwestii organizacji rekolekcji dla dzieci i młodzieży oraz za duszę świętej pamięci księdza Dominika. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na kolejny odcinek OAZA NEWS już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa Małgorzata Nastrożna. No i pozdrawiam najlepszą oazę w Żukowie.